okazję rozmawiać z panem Macierewiczem. No i tak przez dobre 15 minut to była rozmowa z kimś zupełnie innym. To nie wiem. Może pan, panie generale, to o tym powiedzieć, bo też chciałem przypomnieć coś, co niestety nasze resetowanie mózgu gdzieś chyba zagubiło, a jest szalenie interesujące. Pan ujawnił, że zanim jeszcze PiS doszedł do władzy, spotkał się pan, czy podszedł do pana polityk PiSu i proponował panu, nie wskazując dokładnie o co chodzi, pewien deal, który by gwarantował panu bezpieczeństwo, gdyby pan tylko zostawił właśnie Antoniego Macierewicza. Później rozmawiał pan też z Antonim Macierewiczem, mówi pan, że to był zupełnie inny człowiek. Tak. I chciałem to połączyć, to pytanie z pana bardzo subtelną, ale jednak dla mnie istotną obserwacją, że przy okazji Misiewicza, kiedy wszyscy utyskiwali, jak to możliwe, że on jeździ i występuje jako minister, pan mówił gorzej, że oddają mu te honory. Ja chciałbym popatrzeć na tych ludzi, którzy jednak współpracowali z PiS-em i robili wielkie kariery za PiS-u, być może takie, których nigdy w innej sytuacji by nie robili. Czy myśli pan, że skoro nawet panu, szefowi kontrwywiadu, człowiekowi, który zjadł zęby, mówiąc kolokwialnie, na działaniach kontrwywiadowczych, na służbach, myśli pan, że takie właśnie podejście może być efektem tego, że podobne propozycje kierowano też do innych osób, które później, no, przynajmniej przez palce patrzyły na różne niepokojące zjawiska? No być może. Akurat nic mi na ten temat nie wiadomo. Tyle, ile wiem, to, że ja znalazłem się akurat w takiej grupie bardzo uczciwych ludzi i odważnych. Generał Nosek, pułkownik Krzysztof Dusza. No a wokół nas właściwie to takie pustki trochę wtedy były. Czuliśmy się osamotnieni. Znaczy może ja się czułem osamotniony w tym sensie, że zawsze jeżeli się robi coś, prawda, jeżeli się staje przeciwko komuś, tak, jeżeli się walczy, no to każdy potrzebuje tych kibiców, prawda. Oczywiście można to robić we własnym zakresie przez jakiś czas, no nie, ale jeżeli coś się ciągnie lata, prawda, no to tutaj to wsparcie jest konieczne, bez tego się nie obejdzie. No, dziękuję tym wspaniałym dwóm moim kolegom. Myślę, że też w jakiś tam sposób ja ich wspierałem. Natomiast byłem zaskoczony tym, że no, wokół nas tak, bym powiedział, pusto. Wszyscy się gdzieś tam pochowali, prawda? Mam pretensje o to, ale nie personalne, tylko raczej po prostu uważam, że no, coś tutaj jednak takiego nastąpiło, jednak mimo wszystko, jak tak zwane, po pierwsze, urządzanie się w D, tak? Po drugie, taki sposób jakby funkcjonowania, że dobra, przeżyjmy ten PiS, przeczekajmy, tak? Potem pod koniec, jak już sondaże skoczą, prawda, opozycji, no to będziemy tam się bardziej wychylać, tak, odcinać kupony i tak dalej. No tak, no ale takie chyba, to chyba takie ludzkie, prawda, zachowanie. No, ludzkie, ja tak nie podrażę, ponieważ jestem typem człowieka, który lubi konfrontację, potrzebuje jej. A biorąc pod uwagę to, że zawsze służyłem dobrej sprawie, że niezależnie od tego, co by o mnie mówił Macierewicz czy PiS, miałem przez kim, no, moi podwładni, tak, bardzo duże sukcesy na polu zwalczania rosyjskich służb specjalnych, co oczywiście zniszczył, zdemontował Macierewicz, potem nagle była taka serwowana właściwie do tej pory, tak, opowieść o tym, że jestem rosyjskim szpiegiem, co się w ogóle kupy nie trzyma, prawda, no, bo za dużo Rosjan padło pod tym naszym toporem, tak, za czasów, kiedy kierowałem służbą, jestem z tego dumny. Ale to też pokazuje, jaka siła polityków, tak? Jak wielka jest siła polityków, jak mogą niszczyć ludzi i narzucać jakby swój obraz rzeczywistości.
jeszcze dodam, panie generale, bo myślę, że warto i zasługuje na to do grona tych uczciwych osób panią Magdalenę Eismont, która też była niszczona dość spektakularnie i należy chyba kiedyś zastanowić się, dlaczego akurat ona, to pan pewne tropy zostawił. Chciałem porozmawiać o instytucjach, ponieważ to jest słowo, które często pada w pana wywiadach, a wydaje mi się, że nie do końca jest rozumiane. Pan mówi o tym, że Rosjanie bardzo szczególnie upodobali sobie plasowanie swoich ludzi w instytucjach. Podał pan nawet taki przykład, że kiedy uplasujemy człowieka w instytucji i on rozpocznie pewne dzieło, to nawet kiedy taki człowiek, agent umiera, to jego dzieło może dalej trwać i być kontynuowane. Mówił pan też, że instytucje mogą, współpraca instytucji poszerza jeszcze możliwości agenta. Czy chodzi panu tylko i wyłącznie o kwestie takich instytucji jak służby, czy na przykład zmiana instytucji z MON-u na KPRM, której doświadczył najpierw zaproszony do MON-u przez Macierewicza pan Dworczyk, a później pan Dworczyk jako minister w KPRM-ie, który zresztą zabrał wielu żołnierzy związanych z Antonim Macierewiczem, takich jak pan pułkownik Gaj. Czy to jest taka sytuacja, która no może, oczywiście nie przesądzamy niczego, ale może pasować do tego schematu, który pan wskazywał jako no, pewien modus operandi i niebezpieczeństwo dla suwerennych państw, które są penetrowane i infiltrowane przez Rosjan? Tak, no, ta sytuacja, o której pan opisał, ja też zwracałem na to uwagę, prawda, bo mieliśmy taki mały MON w KPRM-ie praktycznie, tak? I zupełnie nieuprawniony dostęp pana Dworczyka do całej masy informacji, nie tylko związanych z obronnością, ale on też się jakby tak dość mocno propagował, tak? W różnych kierunkach. No cóż, no. Ciekawa osoba dla mnie, prawda? Zdecydowanie pewnie trzeba by się było temu kiedyś przyjrzeć. Rosjanie generalnie no, mają takie podejście dość takie, bym powiedział, mechaniczne, tak, blokowe do kwestii osób, małych grup społecznych, instytucji, instytutów i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ oni określają to jako obiekty oddziaływania. Tak? No i oczywiście, żeby oddziaływać skutecznie na taki obiekt, tak, czyli powiedzmy, nie wiem, redakcję na przykład jakiejś gazety, tak, już tak bądźmy bliscy tutaj realiów. Zresztą, nie dziękuję. No ale no, dziennikarz to jest naprawdę, to jest złoto dla obcego wywiadu. To tam w środku ktoś musi być, prawda? Kto jakby nadaje temu wszystkiemu odpowiedni kształt, tak? Zgodny z potrzebami rosyjskiego wywiadu. Związki wyznaniowe, szczególnie za granicą, tak? Które są jakoś tam afiliowane przy cerkwi rosyjskiej. Wszelkiego rodzaju takie to co jest jakby, co określa, to posłużę się definicją, tak, jeżeli chodzi o GRU, to jest obiektem oddziaływania jest grupa osób o zarysowanej strukturze, którzy działają dla osiągnięcia pewnego wspólnego celu. To tak to jest zdefiniowane. Więc tutaj możemy sobie wkładać wszystko, prawda? Oczywiście to jest tak, że czasem oni infiltrują takie już obecne, tak, funkcjonujące twory tego typu, tak? Tak mówię, to może być redakcja, tak, to może być, nie wiem, tam jakieś, powiedzmy, jakiś klub kibiców, tak, to może być jakieś ministerstwo, tak, gdzie mają jakby wejście, ale też oczywiście kreują takie organizacje, tworzą, tak. Czasem się włączając już w trakcie ich tworzenia, czasem jakby sami od początku modelując powstawanie takich organizacji.
działając oczywiście najczęściej no, na bezpiecznym dla siebie terytorium, dlatego że wbrew pozorom Rosjanie są dość mocno defensywni, oni zawsze bardzo dbali przede wszystkim o bezpieczeństwo wewnętrzne i to trochę też formatuje jakby sposób ich działania, to znaczy KGB tak naprawdę, my znamy z tego, że tam Departament Pierwszy, wywiad, tak, ale to głównie było coś, co miało pilnować obywateli Związku Radzieckiego. Podobnie zresztą, jeżeli chodzi o służby wojskowe, tak, no, tam cała masa takiego oddziaływania informacyjnego no, była skierowana głównie na żołnierzy, zwłaszcza tych stacjonujących poza granicami Związku Radzieckiego, a żeby się nie wychylali, tak, żeby nie słuchali radia, żeby im ktoś tam w głowie nie namieszał. Więc tutaj jakby tak z tej takiej pozycji bezpiecznej, na przykład takie instytucje powstają w Ameryce Południowej, które są prowadzone jakby od początku, mają początek w, no, są lepione rękami służb specjalnych rosyjskich. A potem wypływają gdzieś tam w Europie, tak. Musi być oczywiście coś, co w naturalny sposób jakby pozwala na implantowanie, tak, tych instytucji, instytutów, grup u nas, tak, no, czyli jakaś taka baza wspólna, prawda, no nie wiem, no, na przykład religia. Dobrze, panie generale, to chciałem w takim razie jeszcze poprosić o kwestię, którą poruszają nasi fani Radia Rebeliant. Pytali między innymi o to, czy ta sytuacja ze Szwajcarii, czyli szwajcarska spółka Orlenu, która no, najprawdopodobniej naraziła na straty Orlen w wysokości 1,6 miliarda. Niech to będzie punkt wyjścia do pytania, które też padło wcześniej. Jakie są interesy służb na polu gospodarczym? Bo mówił pan między innymi, formułując zarzuty wobec PiS-u, że i wobec tej ekipy, że po pierwsze opóźniała ona zamknięcie pewnych etapów dozbrajania polskiej armii, ale po drugie też, jak to pan powiedział, no nie wiem, czy to było dokładnie to słowo, ale sabotowano możliwość uniezależnienia się od rosyjskich surowców, czyli między innymi oczywiście ropy i gazu. Czy może pan coś więcej powiedzieć na temat tych działań i ingerencji w gospodarkę? Bo pytanie wprost dotyczące szwajcarskiej spółki było, czy to może być narażenie na tego typu wielkich rozmiarów szkody, też może być celem agentury? Wszędzie tam, gdzie są surowce, nawet na poziomie stacji benzynowej, tak, jakiejś rosyjskiej sieci, tam wszędzie są służby. To jest coś, co jest wykorzystywane przez nie. Ja to znam z innych krajów natowskich, gdzie rzeczywiście ta infrastruktura była taką bazą wypadową i schronieniem, tak, dla rosyjskiego wywiadu. Natomiast pamiętam dawno, dawno temu, tak, jak myśleliśmy w takich kategoriach, no to było związane oczywiście z pewnym zdarzeniem, tak, że właściwie Rosjanie mają tyle tego wszystkiego, tej ropy, gazu, że aż nie myślą w tych kategoriach. Myślę, że to się bardzo, bardzo zmieniło. Ktoś powie, ale przecież oni zawsze myśleli. Tak, ale teraz myślą w taki, bym powiedział, sposób bardziej profesjonalny, ponieważ no to jest broń, tak. Tak jak powiedział Mark Galotti, wszystko jest wojną. Tak tutaj oczywiście, jeżeli patrzymy tak na Europę, tak na tą potęgę, jeżeli chodzi o surowce rosyjskie, które gdzieś tam sobie leżą, tak, czekają na przyjaciół Rosji, którzy moim zdaniem teraz wszędzie, także i u nas w Polsce, bardzo mocno pracują nad tym, żeby się Rosji nie narazić, tak, żeby ją szanować ją tak, jak
Jarosław Kaczyński, który zawsze miał do Rosji bardzo duży respekt. To, co mnie uderzyło, tak, czyli właśnie rozmowa z panem prezydentem Komorowskim, kiedy chciał z Rosją ustalać kwestie związane z niepodległością, niezależnością Białorusi. Więc w przypadku tej całej szwajcarskiej awantury, gdzie zniknęło bardzo dużo pieniędzy, nasz, powiedział się, prosi taka interpretacja, ten człowiek był tam w jakiś sposób, mógł być tak powiązany z Hamasem, że Hamas, czyli właściwie no, dla mnie to jest takie, powiedział, taka proxy firma strażników rewolucji islamskiej z Iranu, co z kolei jakby w naturalny sposób tą Rosję tutaj nam przybliża, ponieważ oni też dużo Irańczykom spraw jakby załatwiają, udostępniają w Europie, tak, i pomagają, więc to nie jest tak, że ktoś tam się pomylił, prawda, i te pieniądze gdzieś tam wyciekły. To jest bardzo ciekawa sprawa, sprawa korupcyjna, ale też moim zdaniem o takim znaczeniu no, kontrwywiadowczym, prawda. To trzeba rozebrać bardzo dokładnie i wszystko sprawdzić. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że tutaj jeśli chodzi o Samera, to mówiliśmy o Hezbollahu, pan generał mówił o Hamas, znaczy wspomniał o Hamas, więc to też chciałem tylko... Tak, tak, przepraszam, Hezbollah, tak, Hezbollah, oczywiście, że tak, Liban, Hamas, no dlatego, że ostatnio się tak dużo dzieje. Tak. Gazy, tak, Hezbollah zdecydowanie, zresztą mają dość podobne godło nawet, prawda, to ramię jest podniesione do góry karabinem. Przepraszam za tą pomyłkę, oczywiście. Nie, to nie, znaczy ja wiem, że pan jakby miał jasność. Panie generale, jeszcze kwestia Antoniego Macierewicza musi się pojawić. I mówił pan, że takim najbardziej, powiedzmy, elementarnym celem działania służb rosyjskich jest tworzenie chaosu i spustoszenia. Nie ma w polskiej polityce żadnej osoby, która w tej kategorii, w tej dziedzinie mogłaby się równać z Antonim Macierewiczem. Rok 92, kiedy rzekomo, znaczy oficjalnie próbując przeprowadzić lustrację, kompromituje ją na wiele, wiele lat. Rok 2006, kiedy likwiduje wojskowe służby informacyjne, pozbawiając w zasadzie z dnia na dzień aktywów agenturalnych na świecie i też narażając współpracowników na śmierć. W końcu jego działalność w MON-ie, czyli zablokowanie, zastopowanie pewnych już rozpoczętych elementów pozyskiwania zbrojenia. Pan mówi o dwóch, między innymi o śmigłowcach i o obronie rakietowej. No czy można w ogóle mieć jakiekolwiek wątpliwości z perspektywy czasu, że jednak Antoni Macierewicz, człowiek na pewno inteligentny, ma pełną świadomość tego, że szkodzi państwu i wykonuje działania, które na pewno nam nie służą? Pan rektor powiedział o działaniach destrukcyjnych, o takim przykładaniu ręki do obniżenia naszej gotowości bojowej, do zamykania dróg, jeżeli chodzi o modernizację techniczną sił zbrojnych, działaniach związanych, mówię cały czas tutaj o panu Macierewiczu, ukierunkowanych na podtrzymywanie takiego, bym powiedział, chaosu. To, co dla Rosjan jest ważne, tak, czyli po prostu ta taka, bym powiedział, nie tylko destrukcja, ale też trwałe takie rozedrganie i trwałe podziały w kraju, który kiedyś się zamierza najechać, prawda, bądź który może być potencjalnym przeciwnikiem. No teraz jesteśmy przeciwnikiem, ponieważ już takim, bym powiedział, w sensie militarnym, prawda, bo jesteśmy zapleczem dla Ukrainy. Natomiast to ja bym może panu dyrektorowi zadał pytanie, jeżeli mogę, wiem, że nie powinno się tak robić, ale co Antoni Macierewicz zrobił, jakby tak patrząc, no nie wiem, odwrotnego, tak? Co zbudował? W jaki sposób
przyczynił się do, czy do podniesienia właśnie naszych zdolności obronnych, czy na przykład do integracji polskiego społeczeństwa, tak? No przecież miał takie duże wpływy. Co pozytywnego jakby z tej osoby, patrząc przez jakby całe jego życie, tak? Co on zbudował? Ja musiałbym być adwokatem diabła, ale postaram się, bo też Antoniego Macierewicza bardzo uważnie słuchałem i też słuchałem tych, którzy próbowali bagatelizować te destrukcyjne jego działania. No i mogę powiedzieć na przykład o Korze, bo przecież jest cały czas legendą, bym powiedział, opozycji i nawet słyszałem niektórych polityków całkiem niedawno związanych z Platformą, kiedy były różne rocznice KOR-u, no to mówili, że no wprawdzie można mieć różne zastrzeżenia, ale Komitet Obrony Robotników to było coś, co stworzył i co było ważnym dziełem. Czy to jest jakiś argument? Zadałem to pytanie, bo wiedziałem, że pan dokładnie tak na to odpowie, prawda? Czyli jego przeszłość i KOR, tak, to słowo klucz, które właściwie no, powoduje, że no ja mam naprawdę duży szacunek do ludzi, którzy działali w podziemiu. Niedawno byłem na pogrzebie przyjaciela mojego taty, pana Mieczysława Gila, z którym ojciec się bardzo tak przyjaźnił i no, to był wspaniały człowiek o wielkim sercu, zresztą też bardzo bym powiedział lubiący Antoniego Macierewicza. Natomiast no, to nie jest tak, że coś, co w przeszłości udało się komuś zrobić, co jest jakby wartością, no, powoduje to, że tutaj jakby możemy taką osobę traktować, nie wiem, trochę na zasadzie kogoś, komu wolno więcej, kto może być, nie wiem, szalony i tak dalej. Mi się wydaje, że patrząc na biografię pana Macierewicza, no to jest to destrukcja, ale taka ukierunkowana, tak? To znaczy taka wieloletnia, nie wiem, gdzie to ma korzenie, w jakim czasie, tutaj się, najczęściej się podaje jakby takie okresy, kiedy jest studentem, tak, zafascynowanym Che Guevarą, to jest pierwszy, a drugi to kiedy wychodzi ze szpitala, tak, jest pod ochroną, właściwie, no, może za dużo powiedziałem, no, pod ochroną, no, nie, ale jakby nie jest przez nikogo zaczepiany, prawda, bo polski wywiad tutaj jakby daje mu to zabezpieczenie. Wywiad PRL-owski, to też podkreślmy, generał Sarewicz i odkrycie Tomasza Piątka, notatka, z której wynika, że generał Sarewicz no, zasugerował, to taka propozycja nie do odrzucenia, żeby odczepić się od Antoniego Macierewicza, bo on nie jest teraz niebezpieczny. No tak, tak po prostu, prawda? No a potem mamy całe pasmo przedziwnych zdarzeń, tak, zerwanie bardzo istotnej, ważnej operacji przeciwko wojskowemu wywiadowi Rosji, tak, jak już pójdziemy tak dalej, no to zaoranie służby kontrwywiadu wojskowego pierwszy raz, potem drugi raz, tak, czyli właściwie wrzucenie oficerów, którzy no, prowadzili sprawy, paraliż, tak, no, paraliż, ale taki, no, bym powiedział, bardzo, bardzo głęboki w 2016-2017 roku, gdzie praktycznie, no, znowu Rosjanie mają jakby ten taki wolny grunt, prawda, że mogą sobie spacerować, tak, i werbować, prawda, ludzi na ławce, tak, więc, no, ja oceniam tą osobę zdecydowanie w kategoriach osoby, która powinna być rozliczona z tego, co zrobił. No właśnie, to w takim razie jeszcze wprawdzie mamy pytanie o te dziwne kontakty z ugrupowaniami prorosyjskimi, ja tak będę twierdził jako europeista, ale przedstawionymi jako ugrupowania konserwatywne. Ktoś pyta, jaki w tym jest interes Polski? Ja myślę, że to jest bardzo przewrotne pytanie, ale wiem, że potrafi pan to świetnie wytłumaczyć nawet w żołnierskich, krótkich słowach, więc oddaję panu głos, bo zwraca pan uwagę, że to była, nawet użył pan takiego słowa, legitymizacja tych osób. Szalenie Putinowi było to potrzebne. Przede wszystkim
PiS grał według scenariusza, wiedząc, że wojna jest nieuchronna, tak, że dojdzie do agresji na Ukrainę, bo to właściwie dla każdego rozsądnego analityka było wiadomo na miesiące przed jej wybuchem. Grał w schemacie właśnie tego scenariusza, gdzie ma to być po prostu operacja, tak, specjalna. No, szło wojsko oczywiście, ale za nimi szli omonowcy, którzy mieli tłumić tam jakieś takie zrywy obywatelskie. Generalnie to wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. No i PiS właściwie się tym kompletnie nie przejmował, tak. Morawiecki jeździł na te zloty, zapraszał, tak. Pamiętam to spotkanie wcześniejsze jeszcze z Salvinim i z Orbanem, gdzie no, dla mnie to było już takie, bym powiedział, pierwsze takie poważne, takie odsłonięcie się, totalnie go kompromitujące jako obywatela Polski, jako premiera. Ale ta operacja miała trwać 3 tygodnie, tak? Potem Rosja miała... Panie generale, bo to bardzo, bardzo uważam istotna kwestia i też tutaj pewnym takim no, niezmywalnym śladem w kontekście tego, co pan mówi, jest wywiad z ambasadorem Rosji w pierwszych dniach wojny, puszczony w koronnym, no takim jednym z głównych kanałów propagandy pisowskiej. Chciałem spytać w takim razie, czy uważa pan, że stanowisko PiS-u, które dzisiaj jest określane jako takie zupełnie antyrosyjskie i proukraińskie, jak mogłoby wyglądać, gdyby ten scenariusz zakładany przez Putina, czyli błyskawiczna wojna, to co pan mówi, jeśli chodzi o OMON, to świadczyło o tym, że tak jak pan mówił, morale armii ukraińskiej miało być bardzo niskie i wojna miała potrwać 2-3 tygodnie. W zasadzie Kijów miał upaść po kilku dniach, to były informacje, które media cytowały zachodnie, powołując się na źródła w wywiadzie. Radosław Sikorski, obecny minister spraw zagranicznych, mocno oberwał po głowie za to, że w ogóle sugerował, że PiS wcale nie miał takiego podejścia, jakie na końcu zaprezentował. Podsumowując, czy myśli pan, w świetle tego, co wiemy, że stosunek PiS-u, który dzisiaj jest uznawany za proukraiński i antyrosyjski, mógłby wyglądać inaczej, gdyby wojna potoczyła się według założeń Władimira Putina i jak mógłby wyglądać w świetle też tego, że zbudowano sieć międzynarodówek, międzynarodówkę taką w zasadzie niby konserwatywną, a realnie prorosyjską? Tak jak powiedziałem, Putin do tego scenariusza potrzebuje wytłumienia reakcji na tych swoich jakby obrzeżach, tak, którzy nazywają to limitrofem, tak. Mówimy tutaj o państwach bałtyckich, Polska, Rumunia, oczywiście też Czechy, Słowacja. I tam właściwie w ramach przygotowań do wojny już pozyskuje agenturę wpływu. No to jest jakby logiczne, tak zawsze robi. Tak zawsze Rosjanie działają i robią. Więc ja zadam pytanie przewrotne. No dobrze, gdyby się powiodła ta operacja specjalna, czyli w ciągu 3 miesięcy mamy zajęty Kijów, mamy zabitego Żołańskiego, mamy obsadzone władze lokalne przez agenturę rosyjską, sytuacja w całym kraju jest opanowana, no i co wtedy PiS może zrobić? No może tylko kontynuować, prawda, tak, to co robił do tej pory, tak, czyli po prostu jakby grać rolę w tym całym scenariuszu Putina, to znaczy dalej się spotykać, tak, z Orbanem na przykład, z przedstawicielami Voxu, z Marine Le Pen, bo ci ludzie nagle, stronnicy Putina tutaj są no, kimś takim bardzo istotnym, prawda? No, Putin zwyciężył, tak? No więc no, trzeba w jakiś sposób jakby w tej sytuacji się odnaleźć, ale też na przykład, nie wiem, apelować do niego, tak, żeby nie doszło do ludobójstwa na terenie Ukrainy, żeby w jakiś sposób taki humanitarny tam postępował, więc mamy doskonałą przykrywkę dla dalszego cementowania się ludzi PiS-u no w tym właśnie interesie. Nazywam to interesem, dlatego że to nie jest tak, że to są ludzie, którzy, wie pan, no, chcą, nie wiem, Polskę sprzedać, bo są zdrajcami takimi
kanonicznymi zdrada dla zdrady. Oni chcą sprzedać, bo oni chcą zarobić, tak? To jest filozofia tej formacji politycznej. Dowiedli tego przez te 8 lat, rabując majątek narodowy. Właściwie każdego dnia słyszymy o kilku nowych sprawach, tak, gdzie te pieniądze wypływały. Teraz rozumiemy też, dlaczego tam jeden czy drugi pan tak, bym powiedział, stawał tak, z pozycji takich narodowo-katolickich i jakby eksponując wartości, które tutaj są historycznie Polakom przypisane, tak, no jednocześnie brał grubą kasę, prawda, w ramach tego rabunku, więc tutaj wydaje mi się, że tak by to wyglądało, prawda, że PiS by się dołożył do utrwalenia władzy Putina na Ukrainie, gdyby operacja specjalna przebiegła według zakładanego, przetrenowanego, sprawdzonego scenariusza. No na szczęście tak się po prostu podziało, że służby, w tym też zarząd główny Sztabu Generalnego Federacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej potwierdzał, że tak, że rzeczywiście to będzie tak przebiegało, że mają połapane tam wszystkie linki, tak, FSB, która tutaj łącznie jakby z tą swoją komponentą tych pograniczników, prawda, gwarantowała, że wszystko pójdzie jak po maśle, no i no bo tak mieli raportować, prawda, pozytywnie i dlatego się na tym Putin przejechał. Natomiast no tak, no to niestety jest też porażka PiS-u według mnie, tak, to, że się nie udało. Warto by było kiedyś pociągnąć ten temat, bo Radosław Sikorski przypominał wtedy rozmowę z Putinem, w której, to zresztą powracająca propozycja, mówił, że warto by było ten sztuczny kraj Ukrainę podzielić między Rosję a Polskę. A z kolei ja też usłyszałem i tutaj prosiłbym o komentarz i też ujawniam coś, co usłyszałem od ludzi bardzo dobrze zorientowanych, pracujących między innymi w Straży Granicznej, którzy obserwowali początek wojny i mówili, że nasze wojska na granicy bardziej wyglądały, jakby szykowały się do misji pokojowej. Powiem szczerze, do dzisiaj nie bardzo rozumiem, co mój rozmówca mógł przekazać, ale pamiętam za to, jak Jarosław Kaczyński pojechał do Kijowa pociągiem i wrzucił taki pomysł zupełnie niekonsultowany z nikim i nieco idący w poprzek interesów Ukrainy. Co to może znaczyć, panie generale, że... Ale Polska... to chodzi panu rektorowi o to, ten pomysł, żeby wprowadzić tam wojska NATO na teren? Tak. Tak, ja wtedy powiedziałem, że prawdopodobnie ktoś z otoczenia Kaczyńskiego, któremu leży na sercu interes Rosji, tak, tak to zasuflował, ale... Szczerze mówiąc, w ostatnim okresie czasu moje zdanie na temat Kaczyńskiego, jego świadomości, tak, i powiedziałbym, takiej roli, no nie, odgrywanej przez niego w jednak realizowaniu przez tą formację, jego formację interesów rosyjskich, ewoluowało. To znaczy ja uważam, że jest wielce prawdopodobne, że Jarosław Kaczyński, oprócz tego, że ma duży respekt dla Rosji, to bardzo poważnie on traktuje też w swoich planach politycznych, albo traktował, tak, w swoich planach politycznych. No co, no tutaj się odwołuje oczywiście do ustaleń reaktora Piątka, który tego Wasina tam rozłożył na czynniki pierwsze. To jeszcze był taki czas, który się zbiega też ze spotkaniami Wasina z Kaczyńskim, gdzie po stronie rosyjskiej, jeżeli chodzi o służby i jeżeli chodzi o dyplomację, obowiązuje strategia finlandyzacji Polski, takiego też pasa jakby, no, nie ciągnącego się od Finlandii, tak, do Rumunii, neutralnego, który jakby ma dawać Rosji jakby tutaj
możliwość wpływu politycznego, gospodarczego, no ale przede wszystkim też w zakresie kształtowania świadomości ludzi, taki pas bezpieczeństwa. I ta polityka jest bardzo intensywnie realizowana wtedy, prawda? Więc no, jest poszukiwanie ludzi, którzy w jakiś tam sposób się zapowiadają dobrze albo już są w tej polityce, tak, na jakichś stanowiskach, którzy mogliby urzeczywistnić tą ideę rosyjską, przebudowanie jakby. No, przypomnijmy, że jesteśmy w takiej bardzo w tym momencie dynamicznej sytuacji, jeżeli chodzi w ogóle o świadomość społeczną, tak, skończył się komunizm, tak, no to wszystko jest jeszcze świeże, tak, jeszcze tutaj można jakoś tym wszystkim. Ja przypominam, że mówię o czasach Jelcyna, gdzie to się dzieje, gdzie oni tak realizują jakby tą swoją koncepcję. Więc tutaj no tak, to jest coś, co powoduje, że jak sobie to złożyłem, rozmawiając też z Grzegorzem Rzeczkowskim, który właściwie mnie zainspirował trochę do takiego myślenia, to wygląda na to, że jest duże prawdopodobieństwo, że to Jarosław Kaczyński jest tym takim jądrem ciemności, jeśli chodzi o rosyjskie wpływy. Ale to jest moja opinia osobista, prawda, też, bo wydaje mi się, że wpływ jakichś osób postronnych, tak, to byłoby za mało jednak, to znaczy on się powinien w pewnym momencie zreflektować, tak, powinien przyczyć rogi Morawieckiemu, żeby on się nie wygłupiał, prawda, tam z tymi proputinistami, no, żeby tak się nie afiszował, bo to źle wygląda, bo to może jakby no, nie służyć partii, prawda. No tutaj nic się takiego nie dzieje. No nic się nie dzieje, ale też powiedzmy jedną rzecz, bo to chyba bardzo istotne, że ten sam Wasin pracował w Finlandii i jednym z jego aktywów, tak się wydaje po latach, był sam premier Finlandii od 91 bodajże do 95 roku, który dzisiaj znalazł się, no co już chyba trudno inaczej rozumieć, no w jednym z czołowych rosyjskich banków, więc na pewno się to opłacało. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o drugiej sytuacji, która z kolei by mogła być pewną analogią, kiedy pomagałem Tomaszowi Piątkowi w pracy nad jego książką Jak to się stało, Antonim Macierewiczu, zauważyłem, że dość dużo podobieństw ma historia Macierewicza i też kilku jeszcze polityków z prawicy z historią Kima Philbiego. Kim Philby, czyli agent no, na szczytach służb brytyjskich. Chciałbym, żebyśmy tak trochę podsumowali to i zdjęli odium między innymi z Tomasza Piątka i Grzegorza Rzeczkowskiego, których tutaj wspominaliśmy raz na zawsze, ludzi, którzy no, gdzieś się pogrążali w szaleństwie. Takie rzeczy, o których sygnalizowali moi drodzy koledzy, ja też zresztą starałem się to robić przez lata, miały miejsce przecież już w Europie. To nie jest tak, że my bylibyśmy jakimś zupełnie ewenementem na mapie Europy, gdyby okazało się, że czołowi polscy politycy, albo przynajmniej jeden czołowy polski polityk jest głęboko zakonspirowanym rosyjskim agentem. Czy tak jest? No, to jest dobry przykład. Kim Philby. Proszę sobie przypomnieć, jak to było w właściwie nie końcowej fazie jego działalności, ale ile osób go broniło, jak dużo osób tutaj rzucało na szale swój autorytet. Tak. Jeszcze tylko, panie generale, bo to jest szalenie istotne moim zdaniem, żeby to zrozumieli nasi widzowie. To nie jest tak, że jakby to na samym końcu jego działalności były takie dyskusje. Nie. On był wprost oskarżony o to, że jest rosyjskim agentem i obronił się i potem działał jeszcze latami po to, żeby po latach znaleźć się w daczy pod Moskwą. Był trochę odsunięty, powiedzmy, na boczny tor, tak. No, zajmował się taką dziennikarką też, ale no, oczywiście pod skrzydłami MI6. I no, praktycznie do końca jego przyjaciele towarzyszyli mu. Zresztą no, na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że no, skompromitowali się tym, że tak bardzo wierzyli w to, że absolutnie jest to brytyjski patriota, który absolutnie nie dałby się nic zawerbować
Rosjanom. Tak, no tam było bardzo, bardzo wiele, szczególnie z pozycji angielskiego kontrwywiadu, informacji, które właściwie no, powinny były doprowadzić do aresztowania go, zwłaszcza po ucieczce Burgessa, ale nic takiego nie nastąpiło. Więc tutaj to nie jest tak, że my jesteśmy jakimś głupim narodem, że dla nas pewne rzeczy są takie nie do pomyślenia, dla innych też, tak, dla innych też zdecydowanie. Z tym, że zawsze jest tak, że ludzie mają różne oceny tego, czy ktoś może mieć kontakty z Rosjanami i pracować na ich rzecz. Ja myślę, że no, takim bym powiedział, takim, że taką najgrubszą w sensie, no taką najbardziej bym powiedział, podstawową metodą jednak powinno być no to powiedzenie biblijne, po owocach ich poznacie, to jest najważniejsze, tak, prawda, i tutaj w kontrwywiadzie jest tak, że bardzo często widzi się skutki działania agenta obcego wywiadu, natomiast jego się nie widzi, prawda, i to uczy oficerów takiego analitycznego myślenia jakby w oku, zanim się ta osoba, prawda, czy proces, w której ta osoba uczestniczy albo który realizuje, zmaterializuje, prawda, gdzie będziemy mogli go jakby przypisać pewnej osobie. No, a policy są na świeczniku, więc tutaj jakby bardziej widać, tak, co jest ich celem, tak, czemu służą, jakie są efekty ich działań, konsekwencje. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze pozwolę sobie na ostatnie pytanie, które ma właśnie wybiec w przyszłość, ale też chciałem zachęcić wszystkich naszych widzów, którzy tak obficie dzisiaj komentują, żeby zostawili też komentarze i swoje reakcje pod filmem, bo to pomoże w zasięgu, a wydaje mi się, że bardzo ciekawą rozmowę udało nam się przeprowadzić. I teraz ostatnie pytanie, panie generale, przyszłościowe, ale też zahaczone w tym, co PiS nam mówił przez lata. Szykujemy się do ważnych bardzo wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów, które są też areną no, prawdziwej wojny informacyjnej między rosyjskimi trollami i różnymi prowokacjami, a Unią Europejską, która wreszcie sygnalizuje, że wiele działań takich wojny hybrydowej może mieć miejsce nie tylko w internecie, ale i mówimy o różnych aktach dywersji. Chciałbym, żeby pan, panie generale, powiedział, jaka stawka jest tych wyborów, bo mało kto rozumie, że istnieje poważne zagrożenie wzrostu znaczenia tego typu, właśnie tych ugrupowań prorosyjskich, które udają, no też są konserwatywne w swojej wymowie. Pan mówi o tym, że Viktor Orban i PiS to był koń trojański PiS, rządy PiSu bym powiedział, polskie rządy PiSu były koniem trojańskim w Unii Europejskiej. PiS atakuje Unię Europejską jako no, wrogi organizm i mówi, że przecież powinniśmy stawiać na NATO. Czy to się da w ogóle rozdzielić? Czy to nie jest wielkie kłamstwo? I jaka jest stawka tych wyborów, panie generale? Może pan swobodnie rozwinąć swoje myśli na koniec. No, nie no, powiem krótko. Oczywiście tutaj kluczową kwestią dla Putina jest umieszczenie, tak, wśród europarlamentarzystów największej liczby osób, które w jakiś sposób znajdują się pod wpływem rosyjskim, tak, bądź dają nadzieję na to, że będzie można wykorzystać je do tego, aby działały dalej na rzecz rozbicia Unii od środka. No, moje hasło jest takie, nie głosujmy na Putina, ponieważ on w tych wyborach też bierze udział. Nie głosujmy na Putina. To jest coś szalenie ważnego, dlatego że Unia Europejska nie jest w najlepszej kondycji, a nigdy teraz, nigdy wcześniej jeszcze tak bardzo żeśmy tej Unii Europejskiej zjednoczonej, scementowanej nie potrzebowali. Rzeczywiście w perspektywie może nie czterech najbliższych lat, ale takiej przyszłości, którą można by postrzegać w kategoriach 10 lat, 15 lat,
nas, nasze dzieci, tak, i wnuki czekają potężne wyzwania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o obronę, prawda, pewnego sposobu życia, tak, standardów demokratycznych, wolności. To, co nadciąga ze wschodu, ta taka chmura burzowa, tak, ona cały czas tam jest i będzie coraz bardziej przesuwać się w naszą stronę. Stąd dla mnie to nie inicjatywa, ale ten program, tak, Tarczy dla Polski, no jest odpowiedzią na to wyzwanie, ale to nie jest wszystko. My jako obywatele, prawda, bo rząd za nas tych kwestii nie załatwi. Odporność państwa się opiera na bardzo ścisłej współpracy pomiędzy obywatelami a władzami, tak, pomiędzy wojskiem a cywilami, pomiędzy tą sferą budżetową a sferą biznesu prywatnego. I jakby gwarantem tego wszystkiego, tak, jest ta zjednoczona Unia, która, Unia Europejska, która jest, no, takim, bym powiedział, wspaniałym w ogóle projektem cywilizacyjnym. Lepszego nie moglibyśmy sobie wymarzyć, ale też jest takim zapleczem o gigantycznej sile na ten czas zawieruchy, która nas nie ominie. Dlatego, tak jak powiedziałem, nie głosujmy na Putina, głosujmy na ludzi, którzy chcą, żeby Unia była silna, była nasza, którzy mają dobre intencje, przejrzyste. Drodzy Państwo, myślę, że każdy powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, kto takie kryteria, jakie pan generał zaprezentował, spełnia. Bardzo dziękuję, panie generale, za poświęcony czas. Życzę powodzenia, a jeszcze chciałem szczególnie pozdrowić pana małżonkę, która często, ale subtelnie, odzywała się na Twitterze w takich trudniejszych momentach i zawsze to było dla mnie dowodem, że nie jest pan sam. I bardzo chciałem pozdrowić w takim razie panią Dorotę i waszego psiaka, który też jest... Wydaje mi się, że jednak to, że mamy jakieś zaplecze w naszych bliskich, w naszych przyjaciołach, że udało nam się zbudować jednak wokół siebie jakieś grono ludzi, którym ufamy, uratowało nas od bardzo złego przeznaczenia. Bardzo dziękuję. Zdecydowanie nie będę zbyt wyraźnie dziękował, ponieważ jestem wzruszony. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję jeszcze do zobaczenia przy kolejnych rozmowach. Dziękuję, panie generale. Dziękuję. Wszystkim, drodzy Państwo, też polecam, żebyście pamiętali o tym, że Radio Rebeliant rośnie, ale nie będzie rosło dalej i nie będziemy mieli okazji takich rozmów słuchać bez waszych datków i wsparcia, także budującego zasięgi, także pamiętajcie o Radiu Rebeliant. Dziękuję wszystkim za uwagę i też dziękuję całej redakcji, która zaszczyciła mnie taką propozycją, żeby właśnie na Państwa antenie porozmawiać z generałem, którego po prostu moim zdaniem nie sposób nie szanować. Dziękuję bardzo.